Suwałkach od września nie będzie działać Izba Wytrzeźwień, którą prowadziła spółdzielnia Socjalna Perspektywa. W to miejsce zostanie utworzona ogrzewalnia prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Spółdzielnia wystąpiła z takim uzasadnieniem, że ma problemy związane z zatrudnieniem lekarzy, bo obsługa medyczna musi być zabezpieczona w tego typu ośrodkach. No i niestety nie udało nam się nakłonić ministra zdrowia do zmiany przepisów. Prezydent Suwałk skierował w tej sprawie wystąpienie, by stworzyć możliwość zatrudnienia zamiast lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarkę. Z powodu braku reakcji na ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwalony został nowy statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Jedną z istotnych zmian w dokumencie jest funkcjonowanie w strukturach ośrodka całodobowej ogrzewalni dla osób bezdomnych i nietrzeźwych przy ulicy Sportowej 24 w Suwałkach. Ogrzewalnia jest to inny charakter placówki, ale ma możliwość przyjmowania osób nietrzeźwych również i pod działaniem środków psychoaktywnych, narkotyków chociażby. I tutaj będą mogły korzystać takie osoby, które, no, którym nic nie zagraża od strony ich zdrowia. No, zachowują się przyzwoicie, spokojnie. I te osoby będą mogły być transportowane, dowożone do tego miejsca, a to miejsce nie zmienia się na ulicy właśnie Sportowej, tam gdzie była Izba Wytrzeźwień. Jeżeli jednak dowożone do ogrzewalni osoby będą zagrażać życiu i zdrowiu własnemu bądź innych osób, to wtedy będą przewożone przez policję stosownie na SOR bądź do jednostki policji. Pogłębiający się kryzys w branży energetycznej nie spowodował spadku zainteresowania wśród mieszkańców Suwałk wymianą starych kotłowni na piece bardziej ekologiczne. Zakończył się właśnie drugi, uzupełniający nabór wniosków na dotacje ze strony miasta. Liczba złożonych aplikacji przekroczyła zaplanowany na ten cel budżet. Zapadła jednak decyzja o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dotacje. Po pierwszej naborze okazało się, że są pieniądze, jeszcze 59 tysięcy do wykorzystania, a pula środków na ten cel w budżecie naszego miasta wynosi 200 tysięcy. 37 aplikacji pojawiło się, czyli wniosków w pierwszym naborze i tutaj 31 przeszło do realizacji, 15 z tych wniosków, połowa dotyczy przyłącza do sieci gazowniczej. A w związku z tym, że nie została wykorzystana pełna pula środków i pozostało 59 tysięcy złotych, w czerwcu ogłoszono drugi nabór uzupełniający, który zaskoczył pozytywnie, bo wniosków wpłynęło więcej niż środków, które miasto na ten cel przeznaczyło. Okazało się, że te 59 tysięcy nie wystarcza. Trzeba jeszcze dołożyć 52 tysiące, żeby zaspokoić wszystkie te wnioski. Taka decyzja została podjęta. Zwiększamy pulę do 252 tysięcy, żeby no, wszyscy nasi mieszkańcy, którzy są zainteresowani wymianą źródła ciepła, mogli skorzystać z tej dotacji. Oczywiście zgłoszone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem tego, czy spełniają wymagania formalne programu. Jest jeszcze jeden taki element, myślę, że bardzo ważny, że w tej chwili można łączyć te środki z różnych źródeł. My dopuściliśmy takie rozwiązanie, że można wziąć dotację z miasta, ona nie jest wysoka, ale z drugiej strony również można sięgnąć po dotację z tego rządowego programu Czyste Powietrze, które jest też przez miasto obsługiwane w Parku Naukowo-Technologicznym. To już siódma edycja programu w naszym mieście. Dzięki jego realizacji w sześciu poprzednich edycjach w 393 domach wymieniono stare zużyte piece. W sumie w ramach dotacji przekazano do tej pory suwalczanom nieco ponad 1 370 000 złotych.